Co Panią inspiruje? Mnie inspiruje wyłącznie cudza inteligencja. Moje własne mnie inspiruje. Mam do swoich sukcesów stosunek taki jak do cudzych, czyli wcale nie taki pozytywny, bo ludzie nie lubią cudzych sukcesów. A gdyby mogła być Pani przez 3 dni kimś z polskiego show biznesu? A jaka jest alternatywa? No chciałabym nie ma być. Czy już mówiłem, że Panią lubię? Tak, dziękuję. Czym różni się życie artysty od człowieka, który artystą nie jest? Dużo więcej widzi. No nie, mi idzie piesek, który nie ma oka, na jednej nodze ma pepek, na głowie ma kokardę, ja mówię, zobaczę, ta osoba mówi co. Żaden normalny człowiek nie myśli o tym, co stworzy, tylko co zje. Jak pójdzie wydalanie, mniej więcej. Co powinien mieć sobie mężczyzna elegancki? Mężczyzna mi się wydaje, że nam chodzi o jakieś penisy. Boże, albo... że o pieniądze. Przyjaźni się z mężczyznami z mianowitej chęci, że dużo łatwiej wyciągnąć na rower faceta niż kobietę, która sobie tipsa złamie albo jej te dopinki odpadną. Nigdy nie nosiła Pani obrączki. Nie przeszkadzało to mężom? No dlaczego ja mam mieć obrączkę? Że co, że każdy widzi, że ja mam męża? To może tabliczkę.